że ja się z tymi bohaterami, z tymi wybitnymi postaciami na jakichś wspólnych orbitach spotykałem. A z Mrożkiem to było tak, że on w ogóle nie lubił mówić, tak samo jak ja. Ja bardzo, bardzo rzadko i właśnie do 20 tam roku życia to w ogóle nie mówiłem. Później zacząłem trochę mówić, ale pierwsze spotkanie z Mrożkiem to było takie, że siedzimy naprzeciw siebie tam w szkole teatralnej w Krakowie. Ja pytam, co pan przyleciał samolotem? Tak. On mówi, tak. Mija 15 minut, nie? On mówi, tak, jestem zmęczony, że teraz jak podpisuję te swoje książki, katalogi, to zamiast Mrożek pisze Czerwiec. Zabawne było, kręciliśmy scenę. Poprosiłem go, żeby przeczytał fragment właśnie opowiadania o dziadku Ignacym. I kręciliśmy to, bo dźwiękowiec zwany przez nas mandarynem, Witold Popkiewicz, zatrzasnął się w talecie, w szkole teatralnej. I żeśmy kręcili Mrożka w talecie, on przysiadł na parapecie w oknie, mandarynowi podaliśmy nagrę tam do kabiny, mikrofon, żeby no, go nagrał. To scena jak z teatru Mrożka, tak, nagrany. I siedział właśnie Mrożek w oknie i przeczytał, mój dziadek Ignacy. Nie pokazać Mrożka, zwłaszcza, że to był jego jubileusz, 60. urodziny, no to byłaby zbrodnia, żeby tego nie utrwalić. Poza tym zjechali się różni znawcy z całego świata, komentatorzy, jego koledzy, przyjaciele i, no i cały ten festiwal to był tak barwny. Chociaż, jak rozmawiałem z Mrożkiem, to jemu się nie podobała ta feta. Mówi, że to, że tam go wozili dorożką, że przebrali trzech facetów, umalowali na podobieństwo Mrożka, że to Mrożek. Jemu się nie podobała ta taka dodatkowa impreza. Ale to w ogóle specyficzny autor. Niezastąpiony wielki przyjaciel. To jest. No, musieliśmy się zetknąć. To jest. Warszawscy filozofowie, czyli właśnie z uniwersytetu, nie uważali go za filozofa. Mówią, co to fazy? Opowiada jakieś kawałki po góralsku, jakieś aforyzmy. Tak jak atakowano kiedyś Nietzschego, że wiersze pisze. A to jest najgłębsza filozofia człowieka, no i w ogóle. A mnie to dodatkowo zainteresowało, jak on wierzy, jaka jest jego wiara. I to mam zresztą w filmie, to niesamowite. On właśnie mówi, że coś takiego powiedział. Bóg jest Bogiem ludzi myślących. Czyli jak się to pogrąży dalej, to znaczy, że to jest twór mentalny. Ja później, po była prapremiera filmu, zresztą w WFD, i był obecny taki jezuita Kietliński, ksiądz Kietliński. I ja tak po projekcji zagadnął, mówię, no i co? Herezja, nie? Byłby stos. A no to Kietliński. O, i to nawet niezły. On nie stronił od życia właśnie, z nim można było rozmawiać na każdy temat. Ja mam taką właśnie wiele dedykacji, ale jedną taką śmieszną, jak napisał taką książkę Filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów. I tu żartobliwie napisał mi taką dedykację. Ignacemu, pasterzowi, myślnik, artysta, w cudzysłowie, Józef Tischner.
ten teatr życia, patrzę, scena, na której dochodzi do spotkania. To, co on zresztą tłumaczył i komentował Lewinasa, tam, gdzie jest ta twarz, że spotykamy się z tym drugim, ten drugi, my się przed nim, prawda, odkrywamy. On widzi moją twarz, ja jego, prawda, i następuje spotkanie z człowiekiem, człowiekiem. Filozof, jak i człowiek, góral z krwi i kości. Ja po każdym z nim spotkaniu to byłem tak, jakby mnie ktoś właśnie podłączył do kontaktu, akumulator taki, coś takiego w nim było, że wstępowała w człowieka taka energia, tyle napięcia. Pamiętam, kiedyś wracamy do Krakowa, tam z Łopuszny, gdzie on miał tam najpierw bacówkę, teraz tam wielki dom, brat jego mieszka, ale w każdym razie z tej jego bacówki i tak się zgadało. Ja wtedy dyrektorowałem studiu filmowemu i tak mówię, że coraz rzadziej mam czas dla siebie, dla swojego działania, tylko muszę tak starać się o pieniądze, żeby koledzy mogli robić filmy. A on mówi, no właśnie, mówi, to jest solidarność, mówi, to jest mówi, tak jak w tej, solidarnie w tej kolejce na Gubałówkę. Jedzie kolejka i wszyscy się trzymają za rączki, a jeden góral się nie trzyma, a taka pani turystka z tych ceprów, nie, mówi tak, gazdo, a czemu się nie trzymacie tej rączki, nie? A on mówi, a bo to było tak, że w zeszłym tygodniu ja się trzymał, dęko się urwało, wszyscy polecieli, a jak ten głupi wisiał. To jest właśnie solidarność. Aż do końca z nim byłem. Dlaczego ja ten film robię? Ja mówię, robię go z wściekłości, bo nie pamięta się, kto to był Jalu Kurek, że ten facet był autorem właśnie znakomitych liryków, jako tłumacz. Grypa Szalej w Naprawie dostał przecież nagrodę Polskiej Akademii Literatury przed wojną. No w ogóle to był gość, który... No niestety, to jest nieszczęście tych twórców, którzy żyli w tym polskim getcie, prawda, że to Polska nie mogła się jakoś przebić do świata. Na dodatek jeszcze miał to nieszczęście, że wojna jakby złamała jego karierę, bo się świetnie zawsze jako ten autor awangardowy już ustawił to złe słowo, ale był znany poza Polską, w Europie, we Francji i po wojnie się zagubił. Nie wiedział teraz, co tu z jednej strony właśnie ten kurs na socrealizm, czyli tego awangarda stała się niemodna, nawet niebezpieczna. Księga Tat i Księga Tat najnowsza, dwa takie wielkie tomy. To była literatura taka fabularna, dokumentalna, coś na wzór Das Passesa, tego amerykańskiego właśnie, który pisał kroniki amerykańskie. I Jalu Kurek także właśnie w ten sposób i z tego powodu wart był właśnie ukazania, że i tu można powiedzieć, że dokonał czegoś znaczącego. Bo coś takiego było niesamowitego w tym Maison Lafitte, że ja tam prawie że pielgrzymowałem do takiego domu mitycznego, bo to był taki dom mityczny. Sam redaktor, niesamowita postać, no wielki, wielki człowiek. Miał oczywiście swoje teorie polityczne, ale znakomicie się orientował we wszystkich wydarzeniach
z dalekiej, z bieżącej historii. Strasznie, właśnie strasznie się martwił, jak ta Polska ewoluuje. Zresztą ten film, Ostatnia rozmowa, to on tam mówi. Między innymi, że takie czasy naszły, że teraz rządzą nami mali ludzie. Tak się złożyło, że akurat wtedy na czele rządu było dwóch istotnie niewysokich polityków. To jak ja pokazywałem ten film, to wszystkim się to bezpośrednio kojarzyło z tymi małymi ludźmi. To, co się teraz dzieje, właściwie wszystko przewidział, skomentował. Nie nastąpił rozdział państwa i kościoła katolickiego. On mówi, proszę pana, mówi, przed wojną ordynariusz polowy Wojska Polskiego, to biskup Galina, był zwykłym generałem brygady, mówi. A teraz ja słyszę, że prezydent już mianował biskupa Głódzia generałem dywizji. Później jak odchodził, to został generałem. Mówi, co się dzieje? Mówi, po co takie rzeczy? Mówi, a jak się traktuje Kościół prawosławny? Mówi to. No więc nie bardzo mu się ta Polska podobała. Zresztą odmówił przyjęcia Orła Białego. Ja nawet wtedy takim ministrem stanu był Andrzej Zakrzewski. On, ja tam, nie to, że próbowałem, ale wydawało mi się, że mam może jakiś pomysł, żeby namówić redaktora, żeby tego Orła przyjął, ale nawet sam Zakrzewski mówi, nie, to chyba się nie da, nie, to niemożliwe. Istotnie redaktor odmówi, mówi, nie, bo ja nie będę legitymizował, nie będą mną grać politycznie. A poza tym to przyjaciel, no wielki człowiek. Takie miałem szczęście, że z tymi bohaterami później byliśmy wielkiej przyjaźni. Tak mnie czasami, jak przyjeżdżałem z ekipą, z kolegami tam do Maison Lafitte, to później się tak dziwiłem. Mówię, słuchaj, on się, znaczy redaktor, on się cieszył, że przyjechałeś, mówię, że cię zobaczył, bardzo się cieszył. Ja mówię, to dlatego, że jego ojciec był Ignacy. Są jakieś takie zbiegi niesamowite, gdzieś to wszystko zapisane. To była klasa. To dzisiaj jak się słyszy, że jak się ludzie traktują, jak się zachowują. Na przykład to co mówiło w pierwszym spotkaniu, że on nie usiadł, kiedy ja stałem. To są pewne jakieś, pewna klasa człowieka, pewne zachowania, że a starszy przecież po pół wieku, nie? Ja stoję, to on też stoi, bo nie wypada, żeby on siedział, kiedy ja stoję. To byli tacy ludzie. To są takie drobiazgi, ale to jakby konstruuje tę postać, tego człowieka. To od razu widać jak mu tam wszystko w środku pracuje.